Jest piękny opis w pierwszym tomie Harry'ego Pottera śmierci jednorożca w zakazanym lesie. Jednorożec pokazany jest jako świetliste, mistyczne zwierzę, które umiera i opis, który wtedy robi Rowling, jest nadzwyczajny i artystycznie i naprawdę, no, dla mnie to był jeden z najlepszych fragmentów w ogóle pierwszego tomu, to był właśnie ten opis śmierci jednorożca w zakazanym lesie w ciemności. Ale słuchajcie, ten opis piękna jest sprofanowany. Za sekundę razem z Harrym czytelnik widzi zakapturzoną postać, na twarzy tam nie ma, ohydną, która chłepcze krew z jednorożca i jest to obrzydliwy opis. Taki, że przed chwilą mieliście święte zwierzę, a za chwilę widzicie już jakby piekło. Zwłaszcza, że jednorożec w mitologii chrześcijańskiej to jest Jezus Chrystus. Dobrze o tym wie Joanne Rowling. Nie twierdzę, że opisała w ten sposób zwycięstwo zła nad chrześcijaństwem. Nie mówię tego. Ale kontekst jest dokładnie taki. Symbolika jest stała. Kolejny opis, słuchajcie, piękny opis śpiewu Feniksa na pogrzebie Dumbledora. Pięknie śpiewa Feniks na pogrzebie swojego pana Dumbledora, a jest to rektor magicznej akademii. Jest raz piękny opis krajobrazu nadmorskiego w tych 7 tomach, który Harry kontempluje, urodę tego krajobrazu, uwaga, kopiąc grób swojemu skrzatowi domowemu. I jest w dodatku Harry bardzo sam wzruszony swoim postępowaniem, bo przecież ma różdżkę, mógłby machnąć i dół zrobiłby się sam, ale jakby ten hołd ostatni oddany skrzatowi domowemu, że własnoręcznie wykopie mogiłę, usprawiedliwia jakby to, że kopie sam. Mógłby różką, a wykopie sam, niech to będzie gest dla skrzata. Wtedy kontempluje piękny krajobraz nadmorskiego. I moi kochani, właściwie to wszystko. Jeszcze zwykłam żartować, że do tego wszystkiego piękna czarownica Fleur, piękna czarownica Ginny i niebrzydka czarownica Cho Chang. Więc są też zdania opisujące urodę czarownic w tej książce. I to wszystko. I tu się rozstajemy z pięknem. Natomiast z drugiej strony epatowanie brzydotą, śmiercią, lękiem jest nadzwyczajne. Każdy kolejny tom Harry'ego Pottera jest skonstruowany fabularnie na tej samej zasadzie, że Harry uświadamia sobie obecność Voldemorta, gdzieś tam za plecami czuje jego oddech, przez cały tom ucieka przed konfrontacją ze złem, żyje w nadzwyczajnym lęku, co jest nie do wytrzymania, powiem wam. Napięcie związane z ucieczką dziecka przed czyhającą na niego śmiercią jest patologiczne w tej książce, jego natężenie. Jeżeli sobie wyobrażacie, że wasze dzieci po prostu czytają przygody maga, który uczy się różnych magicznych sztuczek, ma różdżkę, więc się nią bawi, tam się dowie czegoś, tu się czegoś dowie, ma przyjaciół. To jest piękna książka o przyjaźni, przyjaciel za przyjaciela tam życie oddaje nawet, to jest wzruszająca książka o przyjaźni. To jest wierzchołek góry lodowej. A tak naprawdę mamy depresję, ponieważ Harry zwiewa przez wszystkie kolejne tomy przed konfrontacją z mordercą swoich rodziców. I natężenie tych emocji są, tak jak powiedziałam, najlepsze opisy tej książki to sceny grozy i śmierci. Najlepsze opisy to są właśnie opisy lęku przed Voldemortem. Gratulujemy jakby no, horyzontów, prawda, autorce, która w tym momencie ten talent tak wykorzystuje. To jest bardzo trudne. I jeszcze ostatnia myśl, która dotyczy tego tematu, opisy, słuchajcie, śmierci i stosunku do śmierci. Jest wiele bulwersujących opisów takich stosunku Joanne Rowling do śmierci, czy też jej bohaterów, no już nie czepiajmy się osobiście jakby tutaj Joanne Rowling. O jednym wam powiem, coś co mnie bardzo tak przygnębia w tej książce i bulwersuje. Jedną z bohaterek tej powieści jest duch jednym z bohaterów jest duch, może tak, duch jęczącej Marty. Tak się nazywa. Jest to dziewczyna, która zmarła w młodym wieku i jej duch zamieszkuje toaletę żeńską w magicznej akademii. Jest nadzwyczajnie marudna i każdego, kto wejdzie do żeńskiej toalety, dopada zaraz i chce z nim koniecznie porozmawiać. I to wszystko można by obśmiać i powiedzieć, no dobrze, taka fantazja, już nie czepiajmy się.
Ale jest pewien sposób na tę tak zwaną jęczącą Martę, która jest zakompleksioną nastolatką i po cichu tam wyciskała sobie pryszcze w tej toalecie, kiedy jeszcze żyła. Dokładnie taki opis jest. Jest jeden sposób, żeby się pozbyć jej uciążliwego towarzystwa. Jak się ma dosyć jęczącej Marty, to się po prostu spuszcza wodę w klozecie. I duch jęczącej Marty znika i mamy Martę z głowy. I moi kochani, ja wiem, że w świecie mediów, gier komputerowych i tak dalej jesteśmy już ogólnie przyzwyczajeni do tego, że tego rodzaju estetyka, prawda, tutaj wielki wykrzyknik, estetyka obowiązuje. Natomiast jeżeli ta książka staje się obowiązkową lekturą szkolną, jeżeli są kolejne ekranizacje, jeżeli jest taki szał i wciska się dorosłym i dzieciom tę lekturę jako kultową, już użyjmy tego słowa modnego, to trzeba zadawać sobie pytania. Powiem jedno, jeżeli autor ma ambicje pisać dla dzieci czy młodzieży, a ma nieuporządkowany w sobie stosunek do śmierci, to niech się z daleka trzyma od literatury dla dzieci i młodzieży, bo jest to temat święty. Sami dobrze wiecie, macie dzieci w rodzinie, prawda? Jakie są konfrontacje dziecięcej wyobraźni ze śmiercią realnie i jak trudno jest nam dorosłym przygotować dziecko jakby do takiego momentu, jak trudno jest z nim rozmawiać, kiedy coś takiego się stanie. To jest temat święty, realnie święty, tajemnica przejścia dla dziecka. I w literaturze dziecięcej autorzy, którzy drwią z tego tematu, kpią z niego, ja dam tylko przykład jęczącej Marty, ale jest na pęczki tego rodzaju opisów w Harrym Potterze, powinni naprawdę trzymać się z daleka od literatury dziecięcej, jeżeli nie chcą zrobić krzywdy. Bo to bardzo tani jest chwyt, prawda, żeby się wszyscy pośmiali w tym momencie, bo jakby profanuje się sakrum. Zresztą u Joanne Rowling jest bardzo dużo takich subtelnych sygnałów profanacji sakrum. Słowo święty na przykład pojawia się w pierwszym tomie tylko raz, kiedy wuj Vernon próbuje Harry'ego przekonać, żeby się dobrze zachowywał wobec ciotki March, takiej wrednej ciotki, która ma przyjechać w gości. Wuj Vernon nie chce się przyznać, że Harry jest adeptem, no powiedzmy uczniem Akademii Magicznej i trzeba jakoś tej wrednej ciotce wytłumaczyć, gdzie się uczy, co robi, żeby jakoś to po ludzku wyglądało. I wuj Vernon ćwiczy Harry'ego w słusznych jedynie odpowiedziach i mówi: pamiętaj, jak przyjedzie ciotka March, masz powiedzieć, że chodzisz do szkoły świętego, powiedzmy tam Brutusa, nie pamiętam teraz imienia, świętego Brutusa dla młodocianych recydywistów. Powtórz, chodzę do szkoły świętego Brutusa dla młodocianych recydywistów. Jedyny raz, kiedy się słowo święty pojawia w tym tomie. Na obrazach są za to pijani mnisi, na stypie właśnie u tego bezgłowego prawie ducha Nika są ponure zakonnice i to są takie małe sygnały, takie znamy je, prawda, z tak zwanej poprawności politycznej współczesnych mediów, takie sygnały, co Joanne Rowling myśli o sakrum. Owoce tej lektury nie muszą być dramatyczne. To znaczy, to nie jest tak, że jak ktoś przeczytał, to już jest opętany. Żebyście nie mieli, moi drodzy, takiego wrażenia z tego spotkania. Natomiast, tak jak mówił ojciec Aleksander Posadzki, jest to lektura inicjacyjna i naprawdę należy bardzo omodlić dzieci, które tę książkę czytały. Tym bardziej, jeżeli zauważycie, że świat ich zainteresowania, jak takiego jakby otwarcia na te tematy okultystyczne się poszerzył. A w Biblii magia uznana jest za grzech i to grzech śmiertelny. I moi kochani, w Starym Testamencie grzech uprawiania magii był równoznaczny z grzechem bałwochwalstwa, morderstwa i nierządu sakralnego i tak jak tamte trzy karane śmiercią. Tak bardzo Bóg zazdrosny był jakby o swój lud. Pewnie się zdanie komentarza należy jeszcze szybko. Dlaczego? Bo wszystkie ludy obok narodu wybranego komunikowały się ze swoimi bogami poprzez praktyki okultystyczne. Religia Izraela była religią objawioną, natomiast pozostałe ludy kłaniały się, prawda, swoim bogom, wykorzystując tudzież wymyślając różnego rodzaju praktyki, które miały im pomóc w skontaktowaniu się z tym wyimaginowanym bóstwem, za którego twarzą stał realnie demon.
No bo jeżeli założymy, że jest jeden Bóg, to wszyscy inni, którzy żądają boskiej czci dla siebie, są uzurpatorami, mogą być tylko jakby z tej ciemnej strony, nie ma możliwości innych. Dlatego grzech magii jest tak napiętnowany w Biblii, ponieważ bezpośrednio łączy się z kultem obcych bogów. Czyli przeciwko pierwszemu przykazaniu, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Moi drodzy, co to jest zmierzch? To jest taki czteroksiąg napisany przez Stephanie Meyer, autorkę, która wykorzystała motyw już znany w literaturze, bo to się pojawiało i w legendach, w polskich legendach. Ja pamiętam taką historię utopca, takiego demona, który mieszkał w jeziorze, ale w księżycowe noce przybierał postać pięknego młodzieńca i szukał po wsi dziewczyny, którą mógłby uwieść. Także no, był piękny, był jakoś tak atrakcyjny i zakochany w ogóle, szukał miłości, czyli jakby zakładamy, że miał w sobie jakieś dobro, prawda? Podobnie poezja przełomu XIX-XX wieku, wcześniej poezja romantyczna. Były podejmowane już takie wątki w literaturze, które miały pokazać demona i w jakiejś tam formie, prawda, istotę potępioną, jako bohatera tragicznego, który został nie z własnej winy zepchnięty z tego świata wartości i próbuje się jakby, no nie wiem, jakąś ekspiację uczynić, próbuje się odnaleźć w świecie ludzi i w świecie wartości. Także sam pomysł, żeby uczynić wampira postacią pozytywną, nie jest nowy, a właśnie ku temu zmierzam. Ponieważ zmierzch to jest taka historia miłości dwojga istot. Ona jest kobietą młodą, ma lat 17, przypomina znowu Kopciuszka. Bella Swan, główna bohaterka zmierzchu, to właśnie taki współczesny Kopciuszek. Współczesna nastolatka amerykańska, która pochodzi z rozbitej rodziny. I mama właśnie gdzieś tam mieszka z jakimś innym mężczyzną. Ona trafia do szaroburego miasteczka Forks, gdzie ciągle pada deszcz, gdzie jest szaro i smutno. Mieszka z fajtłapowatym tatą, który sobie w ogóle z życiem i ze sobą nie radzi i generalnie bardzo jest wdzięczny córce, że czasami robi mu jakiś makaron czy hamburgery, bo sam jakby by nie potrafił. Jest dziewczyną neutralną światopoglądowo, to znaczy przez te cztery tomy nigdzie nie mamy sugestii, że ona się jakoś deklaruje, powiedzmy, religijnie. Jakby taka, w duchowej pustyni się poruszamy. I powiem wam, że to jest ciekawe w tej książce. Przez cztery tomy w duchowej pustyni, religijnie duchowej pustyni, poruszają się wszyscy bohaterowie ludzcy. O jakichś religijnych, nie wiem, fascynacjach mamy tam tylko jeden opis. Mama Belli właśnie, René, to kilka zdań zawiera. Mama Belli zajmowała się garncarstwem, potem z równą pasją uprawiała jogging, potem z równą pasją zajmowała się jogą, i to jest ta ducha, a potem z równą pasją tam, nie wiem, jakiś romans z kimś, a potem z równą pasją coś. I jakby cały sygnał w czterech księgach znowu na temat duchowości ludzkiej, to jest sygnał, że René zajmowała się jogą, czyli mama Belli. Poza tym neutralnie. Natomiast co jest ważne, może to od razu powiem, zamkniemy już ten temat. Istoty innego gatunku, czyli wilkołaki i wampiry, zamieszkujące, jakby zaludniające tę powieść, mają swoją religijność, duchowość i wrażliwość. Szczytem jakby religijności jest religia wilkołaków w tej powieści, którzy przechowują legendę swojego powstania. Mają wokół tego jakiś cały taki mityczny jakby obrzęd podtrzymywania tej legendy i cały świat wrażliwości jakiejkolwiek duchowej, religijnej, to jest właśnie świat religii wilkołaków. To tak jakby na marginesie. No i do tego Kopciuszka, do tej zwykłej dziewczyny, która zresztą jest przeciętnie urodziwa, ma za długie nogi, które się ciągle plączą,